czy Bahaici chodzą do świątyń w jakiś dzień, tak jak chrześcijanie co niedzielę i święta do kościoła? Otóż Bahaici mają swoje święta i o tych właśnie świętach też nagrałam filmik, można sobie go zobaczyć. On wymienia wszystkie święta po kolei bahaickie i Bahaici obchodzą je na przykład, jeżeli jest centrum Bahai, to obchodzą w centrum Bahai, a jeżeli nie ma, to w domach prywatnych. Bahaici także mają świątynie, o tym też nagrałam filmik, też sobie można zobaczyć. Są to właśnie bardzo szczególne świątynie i tam odbywają się bardzo proste nabożeństwa, podczas których czyta się Pisma Święte, także wszystkich wyznań oraz oczywiście Pisma Święte wiary Bahai. I właśnie do tych świątyń chodzą ci Bahaici, którzy mieszkają niedaleko. Na przyszłości będą świątynie wszędzie, także lokalne. Czy w bahaizmie istnieje niebo, czyściec lub piekło? Co się dzieje z bahaitą, gdy umrze? Jak wygląda raj w bahaizmie? Jak wygląda piekło? Jak wygląda czyściec, jeżeli takowy istnieje? Otóż niebo, czyściec, piekło. Uważamy, że są to przenośnie, są to metafory, które były właśnie używane, aby ludziom właśnie jakoś tak zobrazować przyszły świat, prawda? Oczywiście Bahaici wierzą w to, że są nieskończone światy Boga po tym świecie, czyli śmierć jest jakby przejściem do kolejnego świata, właściwie do kolejnych duchowych światów. I niebo i piekło są to właśnie takie symbole, metafory. Niebo oznacza bliskość Boga, a piekło oznacza oddalenie od Boga. Czyli jeżeli my na tym świecie przygotujemy się duchowo, rozwiniemy w sobie duchowe cechy, to w przyszłym świecie będziemy blisko Boga, będziemy na jakby wyższym poziomie rozwoju duchowego, czyli będzie to jakby pewnego rodzaju niebo, prawda? A jeżeli w tym świecie zupełnie jakby zlekceważymy nasz rozwój duchowy, będziemy bardzo skupieni na takich przyziemnych rzeczach i nasze jakby życie duchowe nie rozwiniemy duchowo, będziemy bardzo w przyszłym życiu oddaleni od Boga i będzie to pewnego rodzaju piekło, prawda? Będzie to oddalenie, będzie to takie cierpienie, ponieważ będziemy daleko od Boga. Tak, co się dzieje z Bahaitą, gdy umrze? Otóż wizja jest naprawdę wspaniała i zachęcam do czytania. Też podlinkuję taki filmik, w którym czytam cytaty dokładnie o życiu po śmierci, życiu po tym życiu. Także książka pierwsza Instytutu Luchiego w trzeciej części mówi właśnie o życiu i śmierci, więc zachęcam do rozpoczęcia kursu Instytutu. I ogólnie wygląda to tak, że Bahaita idzie do kolejnego świata duchowego, tak jak wszyscy ludzie. I są właśnie według pism Baha'u'llaha nieskończone światy Boga. I jak wygląda raj w bahaizmie, jak wygląda piekło, to już właśnie powiedziałam. Raj, niebo, jest to bliskość Boga. Cokolwiek to może oznaczać, prawda? Nie możemy sobie tego wyobrazić. Nie możemy sobie absolutnie wyobrazić świata duchowego, który będzie w przyszłości. Chociaż wiemy na podstawie cytatów, że rozpoznamy osoby, które tutaj znaliśmy, że nasze związki prawdziwe takie przetrwają, że na przykład małżeństwo jest to związek duchowy, który trwa wiecznie i my idziemy z tym naszym partnerem, z naszym właśnie małżonkiem przez wszystkie światy Boga i pomagamy sobie w rozwoju.
jeszcze Bahaita może nosić dewocjonalia chrześcijańskie, całować krzyż. Otóż Bahaici mają symbole bahaickie i jest to dziewięcioramienna gwiazda i są to dwa symbole, które zaraz pokażę. Jeden jest to symbol pierścienia, drugi jest to właśnie największe imię i Bahaici te symbole na przykład noszą na biżuterii, na pierścieniach, ja mam tutaj właśnie pierścień, prawda? I Bahaici właśnie noszą takie znaki właśnie bahaickie, ale ogólnie z tego co ja widzę, to Bahaici noszą bahaickie symbole. Pierścienie, naszyjniki albo gwiazdy dziewięcioramienne, czyli symbole wiary Bahai. Czy bahaizm uznaje chrześcijańskich proroków, ewangelistów, apostołów? Otóż tak, wiara Bahai jak najbardziej uznaje proroków Starego, Nowego Testamentu, ewangelistów, tak, Bahaici uważają Biblię za świętą księgę i wierzą, że Biblia jest to natchniony właśnie tekst apostołów. Jak najbardziej tak. Wiara Bahai uznaje apostołów, czyli uczniów Jezusa. Kolejne pytanie. Czy Bahaita może pić alkohol i jeść mięso? Otóż chciałam powiedzieć, że Bahá'u'lláh przyniósł nowe prawa, tak jak każdy objawiciel Boga przynosi nowe prawa, które są dostosowane do rzeczywistości, w której żyją ludzie. I które akurat są wymagane, aby ludzkość mogła wejść w kolejny etap cywilizacji. I Bahá'u'lláh zawarł swoje prawa w swojej najświętszej księdze, księdze praw, która nazywa się Kitabi Aqdas. I Kitabi Aqdas, czyli najświętsza księga, zawiera prawa, które są prawami dla przyszłego społeczeństwa i niektóre z tych praw już obowiązują, a niektóre jeszcze nie obowiązują Bahaitów. I Powszechny Dom Sprawiedliwości, czyli najwyższa instytucja z siedzibą w Haifie w Izraelu, wybierana co 5 lat, decyduje, kiedy dane prawo może zostać wprowadzone w życie. I w swojej właśnie księdze Bahá'u'lláh zawiera prawa i właściwie prawa nie są to jakby takie restrykcje, które mają nas ograniczyć. Te prawa dają nam takie ramy. Jeśli my się tych ram trzymamy, jeśli staramy się wypełniać te prawa, to jest wszystko dla naszego rozwoju duchowego. Dlatego, abyśmy mogli się rozwijać, abyśmy mogli rozkwitać duchowo, rozwijać się duchowo. I na przykład jednym z praw jest to, że Bahaici mają powstrzymywać się od picia alkoholu, od zażywania narkotyków. Natomiast nie ma żadnego prawa odnośnie zakazu jedzenia mięsa. Bahaici mogą spożywać mięso. Lecz na ten temat też nagrałam filmik. Czy Bahaici powinni być wegetarianami lub weganami i można sobie go obejrzeć, ponieważ można zobaczyć, co Bahá'u'lláh mówi na temat pożywienia przyszłości i jakie będzie pożywienie przyszłości. A na dzień dzisiejszy są Bahaici, którzy są wegetarianami, niektórzy Bahaici są weganami, a niektórzy Bahaici jedzą mięso. Jak zostać Bahaitą? Otóż każdy, kto czuje w swoim sercu, że Bahá'u'lláh jest objawicielem Boga na dzień dzisiejszy, że Bahá'u'lláh jest kolejnym posłańcem od Boga, jest objawicielem Boga, przyniósł posłanie Boga dla ludzi, ta osoba w sercu jest Bahaitą. Abdul-Bahá mówi,
Być Bahaitą oznacza kochać cały świat i starać się służyć. Specjalne przyłączenie do wspólnoty, możemy albo napisać wiadomość, albo napisać list do Narodowego Zgromadzenia, podając swój adres, swój e-mail, swój numer telefonu, aby można było uwzględnić nowego Bahaitę na liście wyznawców w Polsce. I właśnie, abyśmy mogli otrzymywać korespondencję z Biura Narodowego, abyśmy mogli otrzymywać wiadomości, wszystkie informacje ze wspólnoty oraz abyśmy mogli być na liście wyznawców, abyśmy mogli głosować i ogólnie być częścią wspólnoty oficjalnie. Ale oczywiście każdy może z Bahaitami współpracować, ponieważ Bahaici mają na celu działania, które mają przynieść poprawę świata i to robimy wspólnie, niezależnie jakiego jesteśmy wyznania, jakiej jesteśmy narodowości, kultury, mamy razem pracować, aby przynieść poprawę świata, aby budować lepszy świat i do tego zapraszani są wszyscy. I wszyscy mogą brać udział wraz z Bahaitami w tych wysiłkach budowania lepszego świata, a to są właśnie te działania podstawowe, czyli spotkania modlitewne otwarte dla wszystkich, zajęcia dla dzieci, grupy młodszej młodzieży oraz kursy Instytutu Ruchi, który jest zupełnie taką rewolucyjną metodą jakby uczenia się, studiowania. Czy w bahaizmie jest Mesjasz, święci i prorocy? Otóż w wierze Bahai są objawiciele Boga. Taki objawiciel Boga można nazwać go prorokiem, Mesjaszem. No, Mesjasz to jest właściwie ktoś, kto powraca, prawda? Że oczekujemy Mesjasza, tego Zbawiciela, Odkupiciela. W wierze Bahai jest pojęcie objawiciela Boga. Jest to istota bardzo szczególna, którą Bóg wysyła, aby ludzi prowadziła. Ten objawiciel Boga objawia pisma, objawia przesłanie Boga dla ludzkości.